Książka Kocha, lubi, szanuje, nadal Rozalka gania za Grzesiem, a potem napisałem bardzo poważny romans, który czytają także dorośli swoim dziećmi, żeby się pośmiać. Mówię o książce, ją już pokażę. Mowa o książce pod tytułem Horror, czyli Skąd się biorą dzieci. Skąd się biorą dzieci, prawda? No a skąd się one biorą? Skąd się one biorą? Z brzucha mamy. To znakomita odpowiedź. Uwaga, uwaga. Teraz będzie trudna część spotkania, ponieważ was wszystkich, także dorosłych, zamieniam jako bajkopisarz w tym momencie w czteroletnie dzieci. Dobrze. W grzeczne czteroletnie dzieci i w ciche czteroletnie dzieci. I przeczytam wam teraz fragment tej okropnej opowieści o tym, skąd się biorą dzieci. Uwaga, to będzie straszne. Początkowy fragment. Końcówkę czytajcie już z rodzicami, dobrze? Horror, czyli skąd się biorą dzieci. Początek tej opowieści jest straszny. Pani Miłka połknęła dziecko. W całości? Wykrztusiła Rozalka? Nie wiem, nie widziałem, szepnął Grześ. Możliwe, że wcześniej pogryzła. Rozalce zrobiło się słabo. Pani Miłka zjadająca dzieci? Pani Miłka? Ukochana pani z przedszkola? Pani, która tak pięknie się uśmiecha? Pani, która tak bardzo lubi dzieci? Właśnie, lubi dzieci, a najbardziej w majeranku. I w tym momencie biedne dzieciaki zaczynają umykać przed panią Miłką po całym przedszkolu, a w trakcie tej ucieczki dowiadują się, co jest prawdą, a co prawdą na pewno nie jest. Z tego wszystkiego, co usłyszało dorosłych, zapytało o to, skąd się wzięło na tym świecie. Horror, czyli skąd się biorą dzieci, jeden z moich trzech romansów dla przedszkolaków, ale ten akurat romans możecie i wy przeczytać, żeby się po prostu pośmiać.